Insert Nexo, Nexo Pro. Nowości w wersji 41. W modułach dodano pasek z możliwością włączenia wyszukiwania i filtrowania danych. Znajduje się tam także możliwość szybkiego skorzystania z menu Operacje na liście. Dodatkowo udostępniono mechanizm podglądu dokumentu w osobnym oknie F9. Po wybraniu podglądu F9 program wyświetla w osobnym oknie dokument. Okno jest cały czas aktywne i w przypadku kliknięcia w inny dokument zostanie odświeżone danymi z nowego dokumentu. Do pól własnych zaawansowanych dodano możliwość tworzenia opisów tych pól. W raportach własnych Linku i SQL dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą. W celu użycia kolumny z flagą można zarówno dla raportu SQL, jak i Linku stworzyć zapytanie testowe, w którym zaprezentowano, w jaki sposób obsługiwać kolumnę z flagą. Na karcie klienta w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał lub odrzucił wybraną zgodę.